Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, jeśli chodzi o odpady, to jest potężna sterta problemów z tym. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami i wymienia się między innymi zapobieganie powstawania odpadów. Tu akurat kłania się uwaga, bo będą oczywiście wykładnia do ustawy, będą rozporządzenia, żeby spowodować coś, żeby ograniczyć ilość foliowych opakowań, które z towarem przybywają zawsze, idą z kupującymi. Niesłychana ilość toreb i tak dalej, może jakieś opakowania zwrotne czy wielokrotnego użytku. Druga kwestia, przygotowanie do ponownego użycia. No to tutaj aż się kłania uwaga, bo dzisiaj nawet butelki po piwie niechętnie są przyjmowane przez sprzedawców. Trzeba by było ich w jakiś sposób zobowiązać. Trzecie pytanie, które miałem, już zostało zadane, a chciałem tylko uwagę zwrócić, podzielić się uwagą. Dziś z przerażeniem patrzyłem, idąc Nowym Światem, że na kostce brukowej, tam gdzie były te kawiarnie piwne czy coś w tym rodzaju w lecie, cała masa niedopałków, odpadków, także aż się zawstydziłem jako Polak. I z tym trzeba jakoś przeciwdziałać.